Obserwując bacznie rynek, możemy zaobserwować sygnały, które mogą świadczyć o tym, że przychodzi właśnie moment, w którym cena złota będzie atrakcyjna. Atrakcyjna oczywiście względem ostatnich notowań. Ciężko jest przewidzieć, jak kruszec zachowywać się będzie w perspektywie przyszłych tygodni, miesięcy, a już nie wspominam o tym, jak będzie zachowywał się i wyglądała cena złota w kolejnych latach. Natomiast. Jesteśmy mądrzejsi na pewno od doświadczenia z lat poprzednich. Wiemy, że złoto reaguje bardzo pozytywnie na sytuacje, gdzie większość inwestorów raczej ma mnóstwo zmartwień i nie patrzy optymistycznie na to, co się wokół dzieje. Jeżeli widzimy dość znaczące ruchy na... Dolarze amerykańskim to każdorazowy wzrost wartości dolara amerykańskiego często pokrywa się ze spadkiem notowań akurat na, na, na rynku złota. Jeżeli mamy do czynienia z polityką wysokich stóp procentowych, to inwestor raczej skłania się do lokowania kapitału. W Standardowe instrumenty finansowe, w tym chociażby lokaty bankowe, a niekoniecznie korzysta z samego złota. Jeżeli mamy do czynienia z rynkiem negatywnych stóp procentowych, to uwaga inwestora dość mocno koncentruje się wokół właśnie tej bezpiecznej przystani, którą jest, którą jest złoto. Jeżeli rozważamy jakąkolwiek lokatę fizyczne złoto, to moment na zakup zawsze jest właściwy. Posiadanie fizycznego złota nie jest na chwilę. Nie kupujemy dzisiaj, by z zyskiem sprzedać jutro. Nie jest to instrument spekulacyjny w takim rozumieniu, z którym spotykamy się na szczególnie rynku akcyjnym, chociażby. Złoto ma być naszym zabezpieczeniem, naszą polisą ubezpieczeniową na czasy niepokoju. To jest nasz prywatny bank, prywatny majątek, który jest bardzo płynny. Jesteśmy w stanie go sprzedać w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu na świecie i jednocześnie mamy na nim pełną kontrolę.